Kuba Wieliński, witam i zapraszam serdecznie na sport prosto z mety 16 PKO Poznanie półmaratonu. Emocji dzisiaj nie brakowało też mocnych porywów wiatru, które przeszkadzały biegaczom w dzisiejszym biegu, ale to nie przeszkodziło w tym, by rywalizacja była emocjonująca do ostatnich metrów, bo na samym końcu dopiero rozstrzygnęła się rywalizacja panów, a w niej najlepszy był Etiopczyk Debebe Tekate Reda, który debiutuje na dystansie półmaratonu i na ostatnich metrach wyprzedził drugiego na mecie Vincenta Kiprotich'a Kibeta. 2 sekundy zaledwie dzieliło tych dwóch panów. Było niezwykle dużo emocji podczas tej rywalizacji. Zobaczmy skrót 16 PKO Poznań półmaratonu. Tu mamy piękne obrazki z drona. Masa, tłumy biegaczy. 10 tysięcy uczestników. No, cieszy to, że wracamy rzeczywiście do tej wspólnej zabawy w takim dużym, dużym wymiarze i odbudowujemy tą frekwencję. No i mamy start. Reprezentanci 34 państw stanęli na starcie i wielu z nich myśli o życiówkach. Nie tylko ta czołówka, nie tylko ci, o których wymienialiśmy, że będą chcieli pobiec panie poniżej godziny 10, panowie w granicach 1 godziny. Półmaraton to już dla niektórych zawodników to prawie jak sprint. Biegniemy te 2,50 cały czas, prawda? I to jest trudno. Później jeszcze coś nadgonić, to jest olbrzymi nakład sił. Wiatr niestety mam wrażenie, że się jeszcze wzmaga. Tak, odczuwamy to bardzo. Wracając do tego, co mówiłeś przed chwileczką, to rzeczywiście zdarza się tak, że zawodnicy mamy międzyczasy. 28,53. To jest troszeczkę wolniej, ale jeszcze nie ma tragedii. To jest cały czas bieg na bardzo, bardzo dobry wynik. Nawet mogę powiedzieć dokładnie, bo zauważyłem, że te bardzo dobre wyniki padły w ostatnich 3 latach w Poznaniu, więc wypisałem sobie międzyczasy co 5 km ze wszystkich 3 biegów i 28,53, dokładnie taki czas miał zwycięzca w 2022 roku. Wciąż piątka, natomiast tutaj mamy Molle i Mogge, czyli jeśli chodzi o panie, to ta czołówka nam stopniała zaledwie do 2 osób. O, proszę, tutaj widać ciekawą sytuację w czołówce. Jedna z zawodniczek zaczęła odpadać. I widać też Łukasza, który miał prowadzić właściwie do końca. Ale zastąpił go dżentelmen, powiedziałbym, że jeszcze potężniej zbudowany, bo Łukasz jest szczupły. A tutaj mamy Krzysztofa. I zawodniczkę Mogges, czyli nie tę faworyzowaną Molle, tylko Meskerem Mogges. I widzieliśmy jej wizytówkę, godzina 10.51 z maratonu. No, czekamy na jakiś odważniejszy atak ze strony panów. Do mety coraz bliżej, cała piątka razem. Chyba jest już jakieś takie delikatne przyspieszenie. No tak, teraz to już się, mamy tak, poważny tak, atak. Tak, to już widać wyraźnie, że jest szybsze przebieranie nogami. O, jest ale konkretnie. Kibet atakuje. Tak, 30 metrów. Czyli godzina, minuta, no zobaczymy, 10 czas w historii maratonu w Poznaniu, godzina 1.15, tutaj coraz bliżej do linii mety, popatrzmy ile to będzie, godzina 1.10, kilka sekund jeszcze nas dzieli od powitania zwycięzcy z Etiopii na pierwszym miejscu w półmaratonie w Poznaniu. No i gorące powitanie zwycięzcy z Etiopii, jak również Kenijczyka Kibeta. I będziemy za chwilę mieli już kolejnych zawodników, dlatego że oni mocno zmęczeni zostali, troszeczkę chyba dogonieni w końcówce tego biegu. Ale widać styl biegu zwyciężczyni, bardzo brzydki, tak? Trudno by było popatrzeć na ten fragment, że to jest zawodniczka z elity. No ale to jest sprint na ostatnich metrach, to już ważna jest tylko szybkość, no ale rzeczywiście bardzo blisko jedna drugiej. No ale
Ojej, godzina 9:19 nieoficjalnie, tak jak prorokowaliśmy w granicach czasu. I rzeczywiście trzecia zawodniczka ma duże szanse, żeby też złamać godzinę 10. No piękne wyniki. Równie wiele emocji było także podczas biegu pań. Tam także wszystko rozstrzygnęło się dopiero na ostatnich metrach. Najlepsza była Mesgrem Mola Moges. Jej czas godzina 9:23, a dopiero kilka sekund za jej plecami pojawiła się jej rodaczka, także z Etiopii, Rediet Daniel Mola. Panie także rywalizowały do ostatnich metrów. Słowo jeszcze o najlepszych Polakach, bo ci też zanotowali całkiem dobre wyniki. Najlepszy wśród panów był 12 na mecie w klasyfikacji generalnej Krzysztof Szymanowski. Jego czas godzina 8:55. Z kolei najlepsza Polka z czasem równo godzina 20 to Sylwia Ślęzak. Posłuchajmy, co mieli do powiedzenia po tym biegu najlepsi podczas 16 PKO Poznań Półmaratonu. Na gorąco świetne wrażenia, świetna atmosfera. Tutaj ostatnie 500 metrów, mimo gdzieś tam podbiegu ciężkiej pogody. No mega atmosfera, kibice, super. Jest pan zadowolony z tego czasu? Jaki był pan cel? Tak, cel był rekord życiowy, który wynosił 1:58, pobity o ponad minutę, więc jestem mega zadowolony. No myślę, że mężczyźni troszeczkę nie dali rady, między innymi dlatego, że trochę zawiedli pacemakerzy. I w pewnym momencie, kiedy już nie było pacemakerów, nie było kogoś, kto by pociągnął ten bieg. Cała ta szóstka, potem piątka miała oczekiwania, że może się uda to wygrać. I nie było nikogo, kto chciałby przyspieszyć, zaryzykować. U pań sytuacja była odmienna, bo nasz pacemaker Łukasz też nie dał rady. Wysoki, szczupły mężczyzna, to nie były dla niego warunki. Ale znalazł się drugi polski zawodnik, bardzo solidnie zbudowany. I on spowodował, że te czasy kobiet były znakomite. Po raz pierwszy w Poznaniu mieliśmy trzy panie poniżej godziny 10. Rewelacja, bo właśnie się dowiedziałem, że jestem pierwszą Polką także w Cytopie. Emocje? Ojej, no super. Na pewno bardzo pozytywnie, natomiast 1 minut, bo nie jest to rekord życiowy. Szkoda, jak dla mnie, nie do końca nabicie rekordu, bardzo, bardzo wiecznie, także trzeba było zobaczyć. I jeszcze jedna informacja na koniec dzisiejszego serwisu sportowego. Przenosimy się w zupełnie inne rejony, bo do hali i zmagań siatkarskich w drugiej lidze, w playoffie. Rywalizacja pomiędzy Lux Bejenką Budownictwo Wilki Wilczyn a Eneom Energetykiem Poznań już na ostatniej prostej w sobotę i w niedzielę. Dwa spotkania tej fazy playoff. Kto był lepszy? Zobaczmy. Runda zasadnicza to jest prosta gra. Playoffy pokazują, kto jest prawdziwym zawodnikiem. I to pokazali siatkarze z Wilczyna, którzy w sobotę wygrali 3-0, a w niedzielę 3-1 z Eneą Energetykiem Poznań. Oba spotkania zostały rozegrane w stolicy Wielkopolski i po dwóch wygranych przyjezdnych zakończyły rywalizację w półfinale grupy pierwszej drugiej ligi. Wilczynianie okazali się lepsi w rywalizacji 3-1. Chcieliśmy zagrać w tym turnieju półfinałowym, bo rok temu graliśmy. Było bez playoffów, skończyliśmy na drugim miejscu. Tutaj musieliśmy o tą dwójkę powalczyć właśnie. Chłopaki walczą o każdą piłkę w każdym secie. Gdzieś tam, jak widać, emocje były. Także każdemu zależy. Może nie deklarowaliśmy aspiracji o awans przed sezonem, bo nigdy tego nie robimy. Zawsze chcemy wygrać każdy mecz. Trzeba oddać, że młody zespół z Energetyka postawił się bardzo. Nie spodziewaliśmy się, jak mamy być szczerzy, że będą takie problemy, ale podoba mi się, że po tym meczu sobotnim w Wilczynie, którym przegraliśmy, zespół podniósł się i wygraliśmy na trudnym terenie, na dużej hali, gdzie my mamy malutką halę i udało się. Może nie udało, bo udało to było przypadek. Zrobiliśmy to. Minimalnym faworytem wydawała się drużyna Wilków, która już nie raz mierzyła się na tym etapie ligowym, ale przed weekendem był remis 1-1 w rywalizacji i wydawało się, że być może ta ponownie wróci do Wilczyna. Kiedy Energetyk jest w drugiej lidze, my nigdy w Poznaniu nie wygraliśmy. Nawet seta. Wczoraj to była pierwsza wygrana Wilczyna w Energetyku. Od kiedy Energetyk jest w drugiej lidze. Wygrywaliśmy z Ułamem starym, ale z Energetykiem nigdy. Także w ten weekend pokazał, że można. Na pewno zdawaliśmy sobie sprawę przed tą rywalizacją, że zespół z Wilczyna to jest bardzo dobry zespół z aspiracjami na awans do pierwszej ligi. Wiedzieliśmy też, że zadanie będzie trudne, bo mają przewagę boiska, jak się okazało.
My tej przewagi nie mieliśmy, bo obydwa mecze u siebie przegraliśmy. Zasłużenie wygrali 3 mecze w krótkim odstępie czasu, także gratuluję i życzę powodzenia dalej. A dalej przed ekipą z Wielkopolski turniej półfinałowy, w którym zmierzy się 8 najlepszych ekip drugiej ligi ze wszystkich 4 grup. Po 3 meczach w systemie każdy z każdym, 2 najlepsze drużyny przejdą do kolejnej fazy i odbędzie się ona w ostatni weekend kwietnia. Mam nadzieję, że nigdzie na niego nie będziemy jechali, tylko będziemy go organizować. Taki jest cel. Robiliśmy już to we Wilczynie. Także mamy w tym wprawę, także liczę, że PZPS wybierze nasz ośrodek na to, żeby ten turniej półfinałowy odbył się u nas. Co jest celem Wilków Wilczyn? To, co właśnie zrobiliśmy, czyli awansować na turniej półfinałowy. A celem dalej? Tam to już wszystko może zdarzyć. Turniej finałowy zostanie rozegrany na dokładnie takich samych zasadach w dniach 10-12 maja. 2 najlepsze drużyny wywalczą awans do Tauron pierwszej ligi. I to wszystkie informacje na dzisiaj. Kuba Wieliński, dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.